Hej, witajcie, tu Sewesi i Valerian w kolejnym Zagrajmy W. Witam. Tym razem będziemy robić coś fajnego. Tak, coś z Castlevanii. Dokładniej to Castlevania Dracula X, wydaną na SNES-a. Jest to swoisty port Rondo of Blood z PC Engine, który jest jednak inny. Podziękujemy ciągle włączającej się wstawcom po 15 sekundach nic nie robienia, więc przejdźmy do nowej gry. Tak jest. No damage czy damage? Damage będzie szybciej. Od razu zapowiadam specjalny odcinek dla tej gry. Mamy tu kilka opcji do wyboru, jak przejść całą grę. Tak. Dobra, nie przedłużając. Tak. Etap pierwszy. Palące się miasto, czy tam coś. Dokładnie, paląc się miasto, wioska rodzinna Richtera, Belmonta, którym sterujemy. Serduszka, które zbieramy, to jest swoista amunicja na broń. Góra plus atak to jest wstrzeliwanie broni, a przycisk to... wstrzeliwanie broni, a przyciskiem specjalnym jest tak zwany item craft, który jednak zżera określoną ilość serduszek, większą niż jedno. Tak, teraz zyskaliśmy topór, który jest, lepszy od tych noży. Fakt, na pewno ma większą moc, ale także trudniej nim przycelować. Duże serduszka to jest też warte 5 małym. Okej. Okay. Ten przeciwnik jest wkurzający. To może zapisz to. Tak. Nie się będziesz śmiało. Okej. Okay. Dobra. W swoistych kodach gramy. Tak. Tam kodach udogodnienia emulatora. Dobra. Cheat. Mówiąc krótko. Ło. Tak, wchodzenie po schodach zawsze było w Castlevanii rzeczą toporną, strasznie. Okej, okay. Worek z pieniędzmi, który daje nam tylko punkty. Punkty zobaczymy i nasze życia, ponieważ to swoisty platformer, stając start. Czyli swoistą pauzę. Kurde, swoistą. Tak. Tej, damage. Mamy do wyboru ścieżki. Tak, normalnie nie liniowość. Do górą idź! Dołem jest bardziej opłacalny, że tak powiem. Tutaj mamy słynne meduzo, głowy meduzy. Do głowy. O, i krzyż, czyli chyba najsłynniejsza, najbardziej poręczna broń Cross. Z serii Castlevania. O, bumerang i tak. Nigdy nie zmieniło to swojego użycia przez całą serię. Z tego co wiem. Tutaj w tych... W innych częściach mamy też chyba książkę, tak? Tak, i... Tutaj nie... mamy nóż, mamy cross. Mamy topór, mamy wodę święconą i... Zawsze było chyba 5 minut. Jeśli nie będę rozchodził, nie jestem Castlevaniologiem, ale to chyba była książka. No nie wiadomo. Nie, to był zegarek. Zegarek? Czas. Wow. Dobra, nóż, który jest najsłabszą bronią poboczną, jednak coś... Tak, tak. Ale gdy zrobimy ten specjalny atak, to jest fala, ogromna fala tych noży. O Boże, Behemoth. Właśnie, o, widzicie z tyłu ten łeb? Można go zabić, jednak nie radzę. Behemoth. Radzę się poruszać. Hej. Radzę stosować też... Rewindy. No właśnie, chcę wam coś pokazać i o tak to chodzi, dlatego musicie mi... Zrozumcie to, że używam... Tak, jakbyście jeszcze nie zauważyli tej wersji gra, współkomentuję. Dokładnie nie znam się na Castlevaniach. Grałem w... To trochę, w Rondo of Blood. I chyba... Dużo grałeś w Harmony of Dissonance. Ach, tak. Okej. Okay. Przegadaliśmy cały etap i to dość konkretnie, więc teraz czas na dość bardziej ponurą atmosferę, niebieskie, wolno falujące płomienie. Dość upiorna muzyczka, która nam wskazuje, że coś... Gdzie tu nie ma upiornej muzyczki? To jest po prostu bardziej upiorna muzyczka. I boss! Tak. Jak widzicie, pasek jego energii pojawia się nad podpaskiem naszej energii. Ten boss to jest taki trzygłowy pies, można powiedzieć, że Cerber. Gdzie widzisz te życie jego?
To jest to niebieskie pod naszym czerwonym paskiem. Myślałem, że to jest mama. Ach tak. Te niebieskie coś. Okej, tutaj najlepiej właśnie nawalać go z naszego cza. I można go tylko w łby atakować. Jedyny jego słaby punkt. Tak. Czas zaprezentować naszego specjala, czyli po prostu wielka, ogromna ilość krzyży latających. Okej, wracamy do specjala. Tutaj należy zrobić coś takiego. Przeskoczyć na pewnym momencie, w którym ląduje on na ziemi. Wtedy mamy pewność, że jest nie skoczy na nas. I już pani. Tak, i tym samym kończymy poziom pierwszy. Poziom pierwszy, ten odcinek będzie złożony z dwóch poziomów, jeżeli no, da się to zrobić. Zmieścimy się w czasie. 30 minut. 6 minut już minęło. Poziom drugi. Czyli jak widzimy na mapie, chodzimy przez most do zamku Drakuli. Jednocześnie w tym etapie wita nas muzyczka witająca nas w pierwszej Castlevanii na NES-ie, czyli muzyka klasyk. Tak, i ci sami wrogowie. Tak. Te wyskakujące... coś. Ryboludzie. Którzy byli prawdziwym utrapieniem w Castlevanii 1. Cały czas są. Jest. I zapadający się most. To jest naprawdę ciekawy etap. Zobaczcie sami. Wystosowałem oryginalną strategię na pokonanie tego. Okej, już. Nawet bez tej strategii. I teraz nie skaczcie, poczekajcie, ten most się otworzy. Sam Richter skoczy i przejdzie dalej. Więc witajcie w zamku Drakuli, a raczej na przedsionku w Olu. Okej. Mamy tutaj szkielety, notoperze, czyli klasyczny arsenał dla zamku Drakuli. Tak jest. Jak zwykle. Lewitujące nieraz. No zawieszone po prostu. Na powietrzu. Dobra. Zombiak i... O. Tutaj jesteśmy we wnętrzu zamku już. Jak widać. I... Teraz czeka nas dużo więcej różnorodnych wrogów, którzy atakują nas wszystkim, co popadnie. Tutaj z góry mamy... toporzastego przeciwnika, atakuje nas... Toporzastego. Dokładnie, atakuje nas toporami. Tutaj mam wodę, której jednak nie zbieram, ponieważ wolę mój tryk. Rzuć raz. Nie w tą stronę. Zablokował to. Mordeczkę. Tak jest. O! Ten super dash. Właśnie, tutaj ta gra ma małe problemy ze schodami. Tak, naprawdę? Nie widziałeś tego, ale... Tak jest. To jest bardziej fioletowo. Oj, i mamy szkielet psa. O nie, moi najbardziej, ponieważ oni potrafią atakować... O, widzicie? Zumbonigo. Oni potrafią atakować wszystkich kierunkach, blokować nasze bronie poboczne i naprawdę działać nam na nerwy. To jest jak tak, który, no kurde... No, wiadomo, właśnie. No widzicie? Lock. Epic fail! Wow! Uff, wykonane, naprawdę. To jest utrafienie. To jest totalne przegięcie. 90 na serduszka. No, na część ten pies pada na skawkę, już wygląda jakby się składał do ataku desperackiego. Tak, by the way. Ile osób chciało, żebyśmy zrobili... zagrajmy WWW. Lagigos, ten Kasper 6 numerów. 600172, jeżeli się nie mylę. Więc pozdrawiamy was. Mhm. Chociaż to nie jest... Macie. A macie! To co by... I nic. Życzył sobie Lagigos, czyli Metal Slug, ale z tym są wieczne problemy. Wieczne. Tak. Nam. Okej, dobra.